Z nami Kacper Szymala, dzisiaj zawodnik LKS Jawiszowice, jeszcze niedawno MKS Trzebinia. No chyba lepszego powrotu do Trzebini nie mogłeś sobie wyobrazić. No cieszę się, że tak wyszło. Na szczęście udało się wyrwać te 3 punkty. Chociaż nie było łatwo, bo wtedy straciliśmy na 1-1, to Trzebinia prowadziła grę i mieliśmy parę gorszych minut, ale suma summarum się udało. No właśnie, wydaje się, że ta czerwona kartka no to był taki kluczowy moment, bo Trzebinia nabierała rozpędu, a od tego momentu no niestety dla gospodarzy to wy przejęliście inicjatywę, no i zwycięstwo i 3 punkty pojechały do Jawiszowic. Jak najbardziej, ale uważam, że czerwona kartka słuszna, bo dwie jednak żółte, raz fał taktyczny, drugi raz wybicie piłki. Myślę, że sędzia dobrze dzisiaj sędziował, więc na pewno tą czerwoną kartkę Trzebinia nie mogę mieć pretensji. Spodziewałeś się więcej pracy w dzisiejszym meczu? Myślę, że nie. Myślałem, że właśnie będziemy prowadzić grę przez cały mecz i gdzieś tam będziemy się musieli uważać na te kontry. I tak było. Beniaminek, trzeci mecz i nadal bez porażki. Oby tak zostało najbliżej. Szczególnie, że wszystkie mecze na razie gracie na wyjeździe, więc ten bilans jest imponujący. Oby tak trwało cały czas. Spodziewałeś się więcej po grze Trzebini w dzisiejszym meczu? Oglądałem Trzebinię w meczu z Piaskami w niedzielę zeszłą. Myślę, że się zagrali dużo lepiej. Myślę, że też ta gdzieś ekipa jest nowa i trener tam gdzieś próbuje to ustawić. Myślę, że z meczu na mecz Trzebinia nie będą też troszkę lepiej wyglądać.